Cześć, witajcie w Open Source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy tutaj uruchamianie samolotu Boeing 707 i tutaj w tej chwili jesteśmy w panelu inżyniera. Widzimy sobie tutaj jego zegary i wszystkie przyrządy, które zaraz będziemy uruchamiali. Także jedziemy z checklisty APU. Ja będę się uruchamiał z APU i pierwsza rzecz, włączamy baterię. Baterię tutaj mamy u góry. Musimy zdjąć tutaj osłonę i mamy przełącznik. Często tutaj przełączniki są pod osłoną, więc te osłony trzeba sobie zdejmować, a później znowu zakrywać. Dalej selektor, tutaj przestawiamy sobie w pozycję, może tego nie będzie widać, dajmy zooma, w pozycję baterii, bo w tej chwili operujemy na baterii. No i sprawdzamy odczyt, ile mamy voltów na baterii, jakie jest obciążenie. To jest dosyć istotne, że jeżeli mamy zbyt mało voltów, to nie uruchomimy wtedy samolotu z APU, będziemy musieli użyć wtedy zasilania zewnętrznego. Ale w moim przypadku powinno być ok. Dalej mamy drzwi. Drzwi mam w tej chwili zamknięte, ale w zasadzie zobaczmy sobie drzwi, jak wyglądają, bo możemy sobie rzeczywiście potwierać drzwi. O, otwierać się. I podjeżdżają nam schodki. Jest taki fajny Volkswagen też ze schodkami. Możemy też otworzyć tylne. Mamy też luk bagażowy. To jest strasznie głośne. Podjeżdża też tym razem nie Volkswagen chyba, ale jakiś inny pojazd. Dobra. I tu rzeczywiście teraz z prawej strony mamy ostrzeżenie na czerwono, że drzwi są otwarte. Tylko jest jeden mankament. Mamy otwarte trzy drzwi, bo mamy jeszcze luk bagażowy. I tu nam o tym luku bagażowym nie ostrzega i to jest troszkę niefajne. Tu mamy też test. Wszystkie lampki działają, ale nie mamy luku bagażowego. Mamy tylko, że przednie drzwi są otwarte i rufowe drzwi są otwarte. Więc tak, teraz checklista jest, że drzwi są otwarte i trzeba je zamknąć. Więc dobrze. Idziemy sobie drzwi zamknąć i bagażowe też oczywiście. Dobrze, lampki pozgasały, tak, więc rzeczywiście teraz mamy drzwi pozamykane. Tu jeszcze co do właśnie może tych drzwi, jak już powiedzmy, że wpuściliśmy tych pasażerów, dajmy wyposażenie, paliwo i ładunek. Ja sobie kliknę tutaj standard przycisk, co mi rozłoży tutaj no po prostu ludzi, ładunek i załogę, ich wagę i tak dalej, tak? Jako taki standardowe, bo normalnie byśmy lecieli jakbyśmy lecieli pustym samolotem, co będzie mało realistyczne, więc sobie warto tutaj z tego skorzystać. Teraz mamy załadunek mniej więcej jak w rzeczywistości, powiedzmy. Dobrze, dajemy sobie teraz APU, włączamy APU, tutaj mamy włącznik APU, rozkręca nam się APU i tu widzimy właśnie procentowy wskaźnik pracy. Obrotów. Jest 100%, tu nam skoczyło na on. Teraz możemy włączyć generator APU i pobieranie powietrza z APU. Dalej mamy pompy pomocnicze. Tu już dla hydrauliki sobie je włączamy. Interconnect valve, zawór to jest ten środkowy, dajemy w system. Hydraulika, shut off, tutaj mamy te dwa przyciski dla silnika drugiego i trzeciego. Są włączone i pompy 2-3. I też widzimy teraz, że mamy ciśnienie w układach hydraulicznych. Tutaj dla steru kierunku, tutaj różne dla użyteczności. Low press, światełka nam pogasły, czyli jest tutaj na zielono, więc jest ok. Idziemy dalej. Teraz idziemy w krok drugi, before engine startup, przed uruchomieniem silników. Crosswind valve, tutaj mamy zawory crosswind dla paliwa. Tu mamy, że powinniśmy zrobić position check, czyli sprawdzić ich pozycję. Wedle naszego bardziej uznania bym to tak właśnie potraktował. Ale w ogóle jest to dobry moment, żeby omówić panel z paliwem i sobie też dotankujemy paliwo na nasz lot. Tak jak zobaczymy też, czytamy wszystko kolumnami. Mamy u góry podpisy silnik pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No i patrzymy kolumną, tak? Cała kolumna to jest silnik pierwszy.
Druga cała kolumna to jest silnik drugi, wszystko co do kolumny kolejnej to jest silnik trzeci i silnik czwarty. I jeżeli chodzi o zbiorniki paliwa, to mamy cztery zbiorniki paliwa, czyli jakby do każdego silnika jest przydzielony zbiornik paliwa i ilość tego paliwa przeczytamy tutaj z tych zegarów. Tu mamy właśnie zbiornik paliwa do silnika pierwszego i ilość jego paliwa. Tutaj do drugiego, trzeciego i czwartego. Ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze zbiornik centralny i tu jest właśnie zbiornik centralny, taki ogólny, z którego możemy czerpać paliwo później podczas lotu i wręcz musimy to robić, żeby nam później paliwa nie zabrakło. Właśnie wykonując sobie wcześniej lot, no miałem tutaj małą niespodziankę, bo okazało się, że to nie jest takie oczywiste, że ten centralny zbiornik będzie opróżniany z paliwa. Trzeba tu sobie odpowiednio wyregulować pompy paliwa. I tu właśnie do każdego silnika mamy po dwie pompy paliwa. To jest chyba przednia i tylna, tak? F i A. Tak to należy rozszyfrowywać. Forward i aft. No i mamy do każdej właśnie tutaj, każdego silnika i też do centralnego też mamy pompy. Wszędzie mamy te przełączniki, po dwie pompy mamy. Do tego u góry mamy jeszcze przełącznik zaworu do każdego silnika. To jest taki chyba główny zawór odcinający też paliwo do silnika. Z samej góry jeszcze mamy zegary pokazujące ciśnienie paliwa dla silnika pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Ale jeśli chodzi o zbiorniki paliwa, to jeszcze nie wszystko, bo mamy dwa dodatkowe zbiorniki, tak zwane zapasowe, reserve tank, tu jest podpisane. To jest pierwszy reserve tank i czwarty reserve tank. I co ciekawe, te zbiorniki rezerwowe możemy podpiąć tylko do silnika pierwszego, a ten możemy podpiąć tylko do silnika czwartego. I to też obrazuje nam wyposażenie, paliwo i ładunek. Bo tu też zobaczmy, że mamy właśnie wszystkie te zbiorniki ładnie wypisane. Mamy właśnie main 1, 2, 3, 4. To są te zbiorniki jakby sprzężone z silnikiem. Mamy też zbiornik centralny. I mamy też ten RES 1 i RES 4, czyli te rezerwowe. I mamy też zawory crossfit, czyli zawory mieszające nam paliwo między zbiornikami. I na przykład mamy osobno dwa zawory crossfit, żeby przelać paliwo z zbiornika rezerwowego do zbiornika silnika pierwszego. Albo tutaj rezerwową czwóreczkę możemy przelać do zbiornika dla silnika czwartego. Tak, czyli te rezerwy są podłączone, tak, rezerwa 1 jest do main 1, a rezerwa 4 jest do main 4 podłączona. Jak teraz ja te zawory bym otworzył, to te paliwo mi się przeleje. I zobaczmy sobie, otworzę te zawory. Widzimy teraz, że paliwo mi przybywa do zbiornika silnika pierwszego, a z tego nam ubywa i to widać też, tutaj mam potwierdzenie, że te paliwo nam się przelewa. Dobrze, ja to zablokuję. Nie musimy tego przelewać, ale warto pamiętać później, że w czasie na przykład lotu możemy to sobie właśnie uruchomić, żeby te paliwo nam się przelało. I tu już widzimy, że jak ruszymy tymi zaworami, ja je tylko otworzyłem i zamknąłem, to na czekliście nam się robi na zielono, ale raczej bym się tym nie sugerował, co jest na czekliście, bo raczej sugerowałbym się tym, co chcemy uzyskać, jaki stan chcemy uzyskać, jeżeli chodzi o właśnie crossy. Czy je rzeczywiście potrzebujemy teraz, czy ich nie potrzebujemy? No, raczej ich nie potrzebujemy, a to jeszcze zależy, jak będziemy tankowali, bo do tankowania też musimy te crossy sobie odpowiednio ustawić. Ale zobaczmy sobie właśnie inne te crossy paliwa, bo tu mamy, możemy też otworzyć te inne zawory. Ta niebieska lampka mówi, że zawór zmienia stan. Jak zawór zmieni stan, to lampka gaśnie, tak? Czyli teraz, o, zawór zmienia stan, lampka się świeci, już zawór się ustawił. No i w tej chwili, jak zobaczymy sobie po tych liniach, te linie są połączone, więc wszystkie zawory są otwarte i paliwo może przepływać. Oczywiście to też zależy od pracy pomp, w którą stronę będzie przepływać. Ale to sobie już zobaczymy podczas lotu. Na przykład w tym stanie, jak jesteśmy, jeżeli byśmy włączyli pompy paliwa centralnego dodatkowo, to byśmy przelewali paliwo, a może to zróbmy, zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście działać. Tak, działa. Czyli przelewamy paliwo, tak, ze zbiornika centralnego paliwa ubywa, bo włączyliśmy mu pompy, żeby pompować teraz paliwo z tego zbiornika centralnego. Może wyłączę, żeby tutaj nie za bardzo przelać. Tak, jeżeli pompy będą włączone, to paliwo będzie się przelewać, bo będzie tutaj przepływać i zobaczy, że zawór jest otwarty, więc przepłynie do silnika drugiego,
Popłynie też tutaj, zobaczy, że jest zawór otwarty, więc przypłynie do silnika pierwszego, trzeciego i czwartego, tak? Czyli wtedy z silnika centralnego możemy przelać paliwo do poszczególnych tutaj innych zbiorników podpiętych pod silniki. Oczywiście jak nie chcemy do danego silnika, na przykład do dwójeczki, nie chcemy przelewać paliwa, no to odłączamy zawór i tutaj już paliwo nie popłynie, bo na przykład w dwójce mamy wyciek paliwa, więc możemy w ten sposób zapobiec utracie reszty paliwa. Utracimy tylko wtedy z tego zbiornika, ale reszta silników zachowa paliwo. No także na tym tutaj polega cały ten crossfit. No i też właśnie odpowiednio sterując pompami, będziemy mogli właśnie odpowiednio to paliwo pompować, bo jeżeli sobie teraz włączę pompę drugą, to paliwo powinno być tak, jest tłaczane do innych zbiorników. W tej chwili mogę zrobić tylko tak, żeby było do centralnego wtłaczane. O, teraz paliwo jest pompowane z zbiornika drugiego do centralnego. A jak chcemy do innych też, to otwieramy zawory i sobie pompujemy z drugiego do każdego innego zbiornika. Także wszystko zależy od tego, przy jakim zbiorniku włączymy pompy, żeby z niego pobierać paliwo i przelewać wtedy do innego zbiornika, tylko ten inny zbiornik nie może mieć włączonych pomp, bo wtedy będziemy mieć ciekawą sytuację. To właśnie teraz sobie możemy zobaczyć, bo mamy chyba włączyć te wszystkie pompy, więc je teraz włączę. Ale jak włączę je wszędzie, to wszystko się ustabilizowało w tej chwili, tak? Paliwo jest pompowane z każdego zbiornika, ale nie ma gdzie go wlać, tak? Więc jakby wszystko stoi, można powiedzieć. Ale jak na przykład wyłączę pompy z centralnego, to paliwo zacznie się lać do zbiornika centralnego i to się teraz dzieje, tak? Z wszystkich zbiorników tych czterech leje się do centralnego. A teraz włączę pompy w centralnym, więc pompy pchają z każdego zbiornika, ale nie ma się do czego to przelać, więc wszystko stoi i tak naprawdę paliwo się nigdzie nie przelewa. Oczywiście jak uruchomimy silniki, to paliwo będzie się już przelewało do silnika do spalenia, więc wtedy będzie tego paliwa ubywać ze zbiorników dla silników, ale paliwo w zbiorniku centralnym będzie stało bez zmian. I to jest dosyć ważny element, bo doprowadzimy wtedy do tego, że możemy wydrenować wszystkie zbiorniki te główne, a w centralnym będzie paliwo niewykorzystane. A te silniki, jak tam tutaj wyczerpią się te główne zbiorniki z paliwem, no to silniki nam zgasną i może dojść do takiej sytuacji, że właśnie silniki nam zgasną, a paliwo będzie w zbiorniku centralnym nietknięte. Oczywiście w takim wypadku musimy zrobić crossa, pootwierać zawory i wyłączyć wtedy pompy przy każdym silniku, ale zostawiamy pompy przy centralnym i wtedy ze zbiornika centralnego będzie się paliwo przelewało do wszystkich silników i wtedy też wydrenujemy zbiornik centralny. Bo w tym stanie, jak jest teraz, że wszystkie pompy są włączone, to niestety, ale centralny zbiornik nigdy nie będzie miał ruszonego paliwa. Także należy to też mieć na uwadze. Dobrze, idziemy dalej z checklistą. Dalej mamy zawory shut off engine pierwszy. Chociaż może jeszcze zanim to włączymy, ale zobaczmy, może to zadziała. To zobaczmy, że po włączeniu właśnie tych zaworów zwiększa nam się ciśnienie paliwa. Bo teraz jeszcze powinniśmy sobie dotankować, tak? Żeby sobie zatankować, chyba powinniśmy mieć odcięte zawory, ale zresztą zaraz zobaczymy. Dajmy sobie, gdzie nasz tutaj jest paliwo. Podepnijmy tutaj ciężarówkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, mamy tutaj typową ciężarówkę. Cysternę z paliwem. I tak, ileż ja potrzebuję paliwa? Ja tutaj z planera online, może wam tu pokażę, tak, już sobie obliczyłem. Tak, mój przelot i potrzebujemy 28 221 funtów paliwa. I teraz tutaj sobie wpisujemy, tylko tu jest feler, że wpisujemy w kilogramach. Nie rozumiem, czemu zrobili w kilogramach. Tym bardziej, że to samolot amerykański, spokojnie mogłoby to być w funtach. No ale dobra, musimy sobie to przeliczyć. Ja sobie to jakiś kalkulatorek online zaraz znajdę.
I wychodzi mi 12800 kg. Tyle paliwa powinno wystarczyć. 12800. My mamy nawet za dużo paliwa, więc sobie zrobimy drain. Ok, mamy alert, że musimy otworzyć krosy. Dobra. Otwieramy krosy, robimy drain. Jeszcze. Tak, wszystkie krosy muszą być otwarte. No i w sumie wystarczy. Stop, stop. Teraz zamykamy i możemy zrobić refuel, czyli dolewamy do 12800 i jest dolane. Także reguła jest taka, że jak chcemy zrobić refuel, czyli dolać paliwo, to musimy mieć zawory cross zamknięte, a jak chcemy wylać paliwo, to musimy mieć otwarte. No i tak to wygląda. Dobrze, odczepmy sobie ciężarówkę. Także tak wygląda tutaj zatankowanie paliwa. No jeszcze sobie zobaczę, jaką tutaj wagę mamy. Mamy gross weight 204 tysiące, ale to jest bardzo lekka waga. Nawet mamy już osiągnięty max landing spokojnie, więc nawet już z takim paliwem mógłbym lądować. Także jest ok. Dobrze, ta checklista jest załatwiona. No i jeżeli chodzi jeszcze o paliwo, to tak, tutaj mam jeszcze wskaźnik total, tak, całego paliwa, ilość całkowitego paliwa we wszystkich zbiornikach. A tu mamy temperaturę zbiorników, znaczy paliwa w zbiornikach, w tej chwili lekko ponad, no chociaż tutaj 10 stopni. Tutaj też 10, tutaj też 10. Tutaj też 10. Aha, dobra. Wszędzie jest około 10 stopni. Ale idziemy dalej do tutaj kroku drugiego. I teraz generatory, tak? Będziemy teraz tutaj brali się za prąd. Pierwsza rzecz to włączamy tutaj drive'y. Drive'y włączone i kapturki możemy położyć z powrotem. Ops. Gdzie ten widok ucieka? Dalej mamy generator Controls Engine 1. Tu musimy otworzyć teraz te kapturki i generatory włączyć. Generator Breaker włączamy tutaj. OK, wszystkie i Bus Tie Breaker tak samo musimy tutaj włączyć. OK. Tu kapturki zostawiam, bo zaraz będziemy to wszystko wyłączać, więc nie trzeba tego zamykać. I zobaczmy sobie, który krok. Czwarty. Startup Engine. OK. Tu będziemy startowali z silnikiem. W sumie z silnikami wszystkimi. Więc póki co jeszcze sobie zobaczmy światła, tak. Powinniśmy sobie włączyć awionikę, możemy włączyć beacon. Stroby jeszcze nie, tail. No, tail też, no dobra, to jeszcze nie, to jak stroby możemy włączyć. I zobaczmy sobie teraz, no zanim uruchomię silnik, to już bym chciał być przygotowany w miarę do lotu, czyli musimy też mieć plan lotu zrobiony. Więc tak, pas, z którego wystartujemy, pogoda. Mamy wiatr 2-2. Więc mamy pas 2-2, dobra. Seedy nie mamy, dajmy defaulta. I lecimy do Lima, India, Papa, Echo. Zobaczmy sobie metar. Bolonia, wiatr 19, więc weźmiemy pas 12. OK, jest default, stara też nie ma, dobra.
No i teraz, jak zobaczymy sobie mapkę, to przydałyby nam się pewnie punkty na trasie. Bo tu już mamy jedną kreskę pociągniętą. Dobrze, ja tu sobie ustawię się na chyba up 4, nie, 22 tutaj, dobra. OKL, zobaczmy, spróbuję przepisać te punkty, jakie mi tam pokazał Flight Planner Online, ale on chce mi tu zawracać, więc OKL, wynocha mi z OKL, usuń. I jedziemy dalej. Rudap. Nie ma Rudap, więc jedziemy dalej. Degin. Ok, Degin jest. Badit. Jest Badit, taki zawijas. Unken. Jest Unken. Radis dalej. Ok, Radis nie ma. Powiększmy to sobie. Detsa. Dobrze, jest Detsa. Dalej Wik. I Bamek. Ok, także tak wygląda tutaj nasza trasa, chociaż. No ok, wygląda ok, chociaż można by jeszcze jakieś punkty sobie dodać, zwłaszcza tu na początku mam dużą lukę. Dajmy sobie fiksy może. No i dajmy sobie jeszcze ten punkt rokiem. Ok, jest rokiem. No i może jeszcze Etima. Ok. No i mamy plan ułożony. Tu jeszcze jak sobie zobaczymy podejście, to wygląda legitnie. Wejdziemy sobie tutaj na ILS-a spokojnie. Tu mamy minima 400, później 200, dobra. Także plan lotu jest, aktywuj. Pułap lotu, dajmy sobie 38 tysięcy. Dobrze. Także jesteśmy z planem lotu ustawieni. Gdzie tu będziemy kołować? Na tamten pas, dobra. Zobaczmy Red Griffin też. Połączmy się tutaj na szybko może z ruch lotniczy ATC w zasięgu. Dajmy ground. Włączmy tu jeszcze działanie radia. OK. Radio check. Nic nie słyszę. Ciekawe czemu. Nie mam audio. Chyba deszcz zaczął padać. Tylko nie widzę opadów. Czemu nie widzę opadów? Słyszę, a nie widzę. No są opady włączone. Tu właśnie widzimy, o tutaj, tą nową opcję. Tak, że fotosceneria jako zdjęcia satelitarne. Ale tego nie będę włączał. Ale czemu deszczu nie widzę? Dziwne, dobra. Także możemy zrobić sobie request engine start. Czyż moglibyśmy jeszcze ATIS odsłuchać? Zobaczmy, czy będzie ATIS słychać. Dobrze, ATIS słychać.
Tak, to for. O, to for. Nie, to tu powinno być odlot. One zero. Nie zrozumiałem. Zobaczmy sobie. Tak, 14. Dobrze, stawmy sobie ciśnienie. Nie rozumiem, że jest tu for, skoro... A jest tu for. Okej, okay, tu nam mówi, że będziemy z 2-4. Powinniśmy może startować. Zobaczmy jeszcze raz pogodę. No tak, 2-4 też mogłoby być. Rzeczywiście. A, 2-4 to będzie ten nasz. No, też daleko kołowania. No dobrze, dajmy tu 4. Tylko teraz mi się zepsuło tutaj podejście. Dobra, odlot, ale dobra, jest. Gdzie on go rysuje? Raju. To lotnisko w Pradze jest zepsute ewidentnie, bo tutaj pas jest przesunięty względem tutaj ILS-a i w ogóle mi też źle narysował teraz. Powinien tutaj jeszcze startować, a nie tutaj. No dobra. Ale mamy 2-4, dobra. Mamy 2-4 wedle Atisa. Zróbmy sobie ground. Zróbmy sobie request engine start. No Red Griffin, coś go nie słychać. Nie wiem czemu, ale coś mi się tu zepsuło. Dobrze, możemy odpalać silniki, ale... No mam audio wszystko włączone. No ale dobrze, przejdźmy do uruchomienia silników. Więc tak, upewniamy się, że mamy hamulec postojowy. Tu jest właśnie nasz hamulec postojowy. Ewentualnie też mamy tutaj dźwigienkę. Lampka się świeci, hamulec jest włączony. Jeżeli to wciśniemy, hamulec jest zwolniony. Tak samo tutaj idzie to do pionu. Możemy teraz hamulec z powrotem zaciągnąć. Throttle jest w idle, ok. Tu też mamy pozycję na checkliście, że throttle w idle. Paliwo jest tutaj odcięte, więc wygląda w porządku. Dźwignia podwozia jest w dole. Światło beacon już włączyłem, tak jest. Dobra. W sumie za wcześnie ten beacon włączyłem, no ale dobra. I teraz tak, tu na checkliście nie mamy za bardzo podpowiedzi, co trzeba zrobić, więc... Trzeba tutaj pójść w Engines Starter i odpalamy kolejno silnik 3, 4, 2, 1, tak? Czyli najpierw trójkę. Tak jest, odpalamy. Kręci nam się tutaj N2-eczka. Jak będzie 20%, to dajemy paliwo. No tam będzie ponad 20%, to dajemy paliwo i paliwo zapodane i nam się rozkręca cały silnik. To jeżeli chodzi o wskazania silnika, tu mamy właśnie pressure ratio jako... dobrze, silnik się odpalił. Tak, możemy czwórkę odpalać. Także tutaj mamy pressure ratio, czyli nasz tutaj wyznacznik mocy na przepustnicy. Mamy procentowe obroty turbiny N1. Mamy temperaturę spalin. Mamy procentowe obroty turbiny N2. I mamy full flow, przepływ paliwa. Także tyle tutaj z zegarów. I mówili teraz, żeby czwóreczkę, więc odpalamy czwóreczkę. I tu też jak N2 dojdzie ponad 20%, jest ponad, więc dajemy dopływ paliwa. I patrzymy tutaj parametry, wszystko się odpala. Wygląda dobrze. OK. Number 4 is running.
Starting to now, więc startujemy dwójeczkę i N2 20% jest, więc paliwo do dwójeczki idzie. I rozkręca nam się silnik numer 2. Ok, mamy to. Starting one now. Ok. I 20% jest paliwo. No i dobrze, silniki są uruchomione. Możemy zobaczyć checklistę dalej. Chociaż ja jeszcze tutaj zrobię coś poza checklistą. Tu mamy Emergency Exit Lights. I tu powinniśmy, o, już to dałem, pozycję ARM dać, tak? Bo ona była tutaj w pozycji OFF. A uzbrójmy sobie te światła. Dobra. Tu możemy też sobie podświetlić kabinę ogólnie, instrumenty, panel inżyniera, overhead. No, podświetlmy sobie, troszkę będzie jaśniej. Ok, kolejne tutaj kroki na checkliście. After, po uruchomieniu silników, idziemy do inżyniera. Idziemy do inżyniera. Co my tu mamy? Synchronizację tutaj teraz musimy zrobić. Tak, tu jest coś takiego jak takie pokrętła do frequency control. I musimy tutaj ustawić to mniej więcej w pozycji, żeby ta kreska była na środku. Tu mamy potwierdzenie na zielono, co jest też fajne, że potwierdza nam na zielono, że mamy dobre dostrojenie teraz. Więc ustawmy tak samo kolejne pokrętła. OK, jest na zielono i kolejne. OK, i kolejne. Czwarty za dużo. O, jest, dobra. Synchronizowane i bus tie breaker, to znaczy te właśnie przełączniki wyłączamy z powrotem i możemy je zakryć. I selektor AC, gdzie on jest? To jest ten selektor, tak. Dajemy na gen 1, bo teraz mamy prąd z właśnie silników. Więc możemy przejść na gen 1 i Essential Power Source też idziemy na gen 1. I selector load dajemy na bus tie. I wskazania są. OK. Idziemy dalej, kolejny krok. External Power Unit jest disconnected i tutaj mamy lampeczkę zgaszoną, więc jest odłączone. APU Bleed Well Close. Wyłączamy APU. Wyłączamy APU Bleed, wyłączamy APU Generator i wyłączamy całe APU. I APU się wyłącza. 40 Hz konwenter, tu mamy taki pstryczek, nie wiem w zasadzie, czy on służy, ale włączamy to. Blower, tutaj mamy chłodzenie oprzyrządowania tej całej elektroniki, żeby nam się tutaj nie przegrzała, więc włączamy oba te przełączniki. RAM Air, to taka dodatkowa zapasowy pak, włączamy. Air Compressor i teraz włączamy nasze kompresory. I tu należy też uważać, że te kompresory nie zawsze włączają się prawidłowo. Czasami tak jak je włączymy, tak zobaczmy, włączamy tutaj pierwszy kompresor i idą nam obroty. No ma być 100% najlepiej, tak? Ale czasami jest za dużo, czasami jest za mało, a czasami wskazówka się cofnie. I musimy na to zwrócić baczną uwagę, żeby się nie okazało, że kompresor nam nie działa. Bo oczywiście kompresor dostarcza nam tutaj presuryzacji kabiny. O, ten poszedł, Tak, ten poszedł na overspeed i się wyłączył, tak? Podświetlił nam się overspeed. I po prostu sam się wyłączył, więc próbujemy jeszcze raz, tak? To ma działać.
I okej, jest w miarę dobrze. No i startujemy trzeci kompresor z silnika czwartego. Okej, ten też poszedł na overspeed. Tak, wyłączył się. No to jest właśnie takie zawodne. Myślę, że tak było w rzeczywistości, że to chyba nie są bugi tutaj Flight Geara, bo też opisano to w helpie, że te kompresory tak się zachowują, że mogą tutaj robić problemy. To jak sobie włączymy pomoc, to tu mamy ten warning o tych właśnie kompresorach. I tu mam też napisane, że jeżeli kompresor nam padłby całkiem, jeden z tych kompresorów, to wtedy należy włączyć zawory bleed dla, tu są te zawory dla silnika drugiego, trzeciego i czwartego. I wtedy ten układ bleed zrekompensuje nam brak działania jednego z kompresorów. Także należy też to mieć na uwadze. Dalej mamy wing valve. Tutaj mam te zawory, włączamy lewy, prawy. Air conditioning unit, tak? Teraz włączamy sobie nasze tak zwane paki. Dobra, włączone. Dalej mamy safety valve. Tu jest nasz safety valve, dajemy w normal. Dalej mamy pressurization mode na auto. Tak, tutaj mamy pressurization mode na auto i kolejny pstryczek climb mode. Tu jest climb mode na takeoff. Jest takeoff. I idziemy w kolejny krok before taxi. Ok, drzwi zamknięte. Tak, potwierdzamy też tutaj, lampki się nie świecą. Air compressor engine, tu jeszcze się upewniamy, że działają jeszcze raz. Tak. Podgrzewanie paliwa. Tu na dole jeszcze mamy podgrzewanie paliwa. Mamy cztery przełączniki dla właśnie podgrzewania paliwa. Możemy to sobie włączyć. OK. No i teraz jak mamy odczyt właśnie temperatury dla silnika pierwszego, to powinno być około 20 stopni. No tu musimy poczekać, aż to paliwo się rzeczywiście zagrzeje. I tu mamy odczyt dla kolejnych temperatur. Dobra. Window heat, tu już idziemy sobie na overhead panel. A może ten overhead panel uruchomię z tego widoku, bo jak damy tylko do góry, to fajnie tutaj go widać. No i tu mamy ogrzewanie szyb. Dajemy na razie na pozycję low, na dolną. Podczas lotu zmienimy na high. I kompas controller 2 i 1 ustawiamy. No i co tutaj chodzi? To jest właśnie ciekawa też rzecz, że musimy tutaj, to jest chyba coś podobnego do wyrównania adirsów w nowoczesnych samolotach, tylko tutaj musimy to zrobić ręcznie, czyli musimy nastawić naszą obecną szerokość geograficzną dla właśnie kompasu tutaj, dla tego kontrolera kompasu, dzięki czemu będzie nam działał prawidłowo autopilot, będzie nam działał w ogóle tak wykrywanie tutaj kursu, działanie tego żyroskopowego wskaźnika kursu dla pierwszego oficera, jak i dla kapitana. Tu mamy właśnie ustawienie dla kapitana, a tutaj dla pierwszego oficera. I tak, pierwsza rzecz, co musimy to ustalić, czy jesteśmy na półkuli północnej czy południowej. Oczywiście jesteśmy na półkuli północnej, więc ten pstryczek musi być w pozycji north. Dalej musimy tutaj wybrać tryb DG. To jest jakby dwa tryby pracy tego kompasu. Możemy zrobić nastaw dla DG i dla MAG. My robimy dla DG. Tu mamy tu nawet napisane łamane DG. Tak, musi być dla DG. No i tym pokrętłem tu mamy właśnie wskazania od 0 do 90 stopni, tak, czyli nasza tutaj szerokość geograficzna. Jak kręcimy tym pokrętłem, czy jakimkolwiek pokrętłem tutaj w tym samolocie, to akurat na samym dole, no tak to rozwiązano, wyświetla się aktualny nastaw i możemy zobaczyć, że jesteśmy na lat 50 stopni 6 minut i nasz obecny nastaw naszego kompasa kontrolera też widzimy na samym końcu, więc dajemy tak, żeby było 50, jest 50, no 50 jest dobrze, 51 jest dobrze, 52 to już za dużo, a ja sobie dam 51, dobra. I to samo robimy dla drugiego kontrolera, też dajemy w tryb DG. Upewniamy się, że jesteśmy na północ, tak, i też dajmy sobie 51. OK. Nie, tu nie jest OK. Teraz jest OK. Tak, także teraz dopiero będzie nam działał autopilot i tak dalej, cała nawigacja będzie nam działać. Także musimy być, tak, tutaj, no, musimy to zrobić, tak, jeżeli tego nie zrobimy, to możemy mieć później problemy z autopilotem. Dalej mamy oxygen. Oxygen tu jest u góry, dajemy w pozycję chyba normal.
Tak, pozycja normal, dobra. Transponder włączony. Tu jest u góry transponder. Możemy dać go na on. Tutaj możemy też ustawić sobie jakiś squawk. Tutaj Red Griffin nam nada squawk. Wing anti-ice. Tu włączamy sobie. Przełącznik mamy na odladzanie skrzydeł. Tu mamy też ground test. Możemy sobie na ziemi zrobić test. OK, lampki się świecą. Dajemy na on. I ogrzewanie gondoli silnika. Tu mamy cztery gondole, cztery silniki. Włączamy ogrzewanie. Chociaż prawdę mówiąc, mam wrażenie, że to ogrzewanie działa dopiero jak włączymy ten zawór. Bo dopiero wtedy nam się tutaj... Jeszcze to przetestuję. Tak, teraz nam się nic nie zapala. To jest chyba takie uzbrojenie, a to jest dopiero ogrzewanie włączone. Także myślę, że dopiero teraz by ogrzewanie działało. Tu mamy tylko dla lewych silników, tutaj dla wszystkich i dla prawych. I o, wyłączone. Landing, nie landing, leading edge flaps. I to jest kolejna ciekawa rzecz. Mamy tutaj taki przełączniczek, jest to właśnie leading edge flaps. I to są, można powiedzieć, współcześnie spoilery. Czyli to są klapy na przednich krawędziach skrzydeł. O tutaj i zobaczymy też sobie, że to rzeczywiście się wysuwa. Jeżeli wysuniemy klapy chociaż na jedną pozycję, o, to widzimy, że tutaj się wysunęły też sloty, można powiedzieć. Jeżeli podniesiemy klapy, to tak samo te sloty się też schowają. Ja tu mam bardzo głośno. Trochę przyciszę. Także tutaj no jest taka zasada działania tych slotów, że trzeba je sobie tutaj włączyć. I tu jak możemy też zobaczyć z helpa do tego samolotu, to zobaczymy też jaka jest konfiguracja do startu i do lądowania i jest zawsze ta klapy plus ten właśnie leading edge flaps. Więc te leading edge flaps zawsze włączamy, jeżeli startujemy i gdy lądujemy. Tak, żeby tego nie zapomnieć, bo podczas przelotu to należy wyłączyć. A teraz do startu tak włączamy sobie. No i klapy. Klapy na pozycję... Jakie mam teraz pozycję klap? Może przełączę się... Tak, klapy mam teraz podniesione. No możemy dać tutaj... To jest chyba 15. Zobaczmy tutaj. Nie, 24. Tam 25. No i tutaj też możemy z helpa sobie zobaczyć, jakie klapy powinniśmy zastosować. Bo zależy to od wagi naszego samolotu. 215 funtów, myślę, że to będzie moja waga mniej więcej. Bo jesteśmy tutaj mało załadowani paliwem. Wyposażenie... Tak, mamy teraz nawet mniej. Więc no klapy 14 by nam wystarczyły. I startujemy przy prędkości od 120 do 140, czyli powiedzmy 130 węzłach możemy tak mieć rotację. A więc rzeczywiście może użyję klapy. Tutaj jeden ząbek mniej. Co mamy dalej? Mamy dalej tak speed breaki, że dźwignia jest tak, speed breaki są schowane, ok, i światła zewnętrzne sobie ustawiamy wedle tutaj uznania. No na razie są ok. I ciśnienie sobie już ustawiliśmy. No i dalej mamy during flight, więc w zasadzie jesteśmy gotowi do wypychania. Dobrze, także będziemy mogli wypychać, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku, żeby nie przedłużać. Także to tyle na ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu.